Szczęść Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na poranne wydanie Informacji Dnia. Komisja Śledcza do spraw Amber Gold kontynuuje wątek służb specjalnych. Po byłym szefie CBA Pawle Wojtuniku dziś zeznania złoży funkcjonariusz ABW zajmujący się aferą. Część przesłuchania będzie miała charakter niejawny. Tak można streścić pracę CBA w sprawie afery Amber Gold. CBA sporządziło 1, 2 lub 3, nie pamiętam dokładnie teraz ilości, to były dokumenty powielane, dokumenty o charakterze analitycznym, które zostały przekazywane bodajże 1 lub 2 do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nie pamiętam czy 1 do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Co zrobiło CBA? No nie wiem, ja się nie dowiedziałem. Może państwo słyszeliście, ale moim zdaniem nie zrobiło nic. Według zapewnień Pawła Wojtunika CBA informowało rząd o potrzebie zmiany przepisów, tak by w spółkach nie zasiadały osoby karane. To pozwoliłoby tysiącom Polaków uratować swoje oszczędności. Marcin P., twórca Amber Gold, do 2009 roku otrzymał łącznie 9 wyroków. A doszło do zmiany przepisów, która była sygnalizowana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne panu ministrowi Kwiatkowskiemu? Nie jestem w stanie pani teraz powiedzieć, czy doszła i kiedy, natomiast proszę zrozumieć. To ja panu powiem, doszło po wybuchu afery. Były szef CBA przekonywał, że służbą wiodącą zajmującą się Amber Gold była ABW. Stąd dzisiejsze przesłuchanie. Przed komisją śledczą stanie funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pracujący przy sprawie Amber Gold. Pierwsza część przesłuchania ma mieć charakter jawny. Później od godziny 13.30 rozpocznie się druga część, już w trybie niejawnym. Działania organów państwa wciąż rodzą wiele pytań. Bez służb tej afery by nie było. Służby uczestniczyły w tej aferze i jednocześnie przez zaniechania funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy prokuratury można było okraść polskich obywateli w biały dzień. Tym bardziej, że jak mówi poseł Tomasz Rzymkowski, CBA nie podjęła wątku korupcji w gdańskim Urzędzie Miasta. Ta sprawa nie spotkała się z finałem w postaci konkretnych zarzutów, natomiast ta informacja moim zdaniem powinna zostać wykorzystana przez funkcjonariuszy CBA, aby dokładnie zbadać kwestie związane z ewentualnymi czynami korupcyjnymi. Opieszałość organów państwa pozwoliła Amber Gold oszukać blisko 19 tysięcy Polaków. Dziś rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. Posłowie wysłuchają informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat propagowania totalitaryzmu. Omówią także zmiany w regulaminie Sejmu. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Sejmu o informację szefa MSWiA na temat ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitaryzmu, złożył w imieniu PiSu szef klubu Ryszard Terlecki. O sprawie zrobiło się głośno, kiedy członkowie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność zostali zarejestrowani przez kamery, gdy obchodzili urodziny Adolfa Hitlera. Sejm zajmie się także projektami zmian w regulaminie Sejmu, poselskim oraz przedstawionym przez Prezydium Sejmu. Projekt posłów PiS zakłada możliwość obniżenia uposażenia parlamentarzystom w razie uniemożliwienia przez posła pracy Sejmu lub jego organów lub naruszenia przez posła swoim zachowaniem na sali posiedzeń powagi Sejmu. Z kolei projekt Prezydium Sejmu dotyczy zwoływania posiedzeń Sejmu w cyklu 3-tygodniowym, a nie jak obecnie 2-tygodniowym. Wprowadza też zasadę, że komisje sejmowe będą się zbierać w dniach, w których nie odbywają się posiedzenia Sejmu. Politycy będą kontynuować prace dotyczące konstytucji biznesu. Chodzi o zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych oraz innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski. Izba zajmie się również rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadza on ułatwienia przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Nie zabraknie tematu pomocy społecznej. Politycy mają dyskutować o wprowadzeniu dodatkowego typu placówki, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Kolejne włamanie do biura poselskiego. Tym razem do włamania doszło w toruńskim biurze posła Prawicy Rzeczypospolitej Jana Klawitera. Najprawdopodobniej było to jednak włamanie na tle rabunkowym, a nie politycznym. Szczegóły wyjaśnia toruńska policja. Do włamania do biura posła Prawicy Rzeczypospolitej Jana Klawitera przy ulicy Przedzamcze w Toruniu doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Z informacji wynika, że nic z tego biura nie zginęło. Natomiast z innych pomieszczeń biurowych znajdujących się w tej samej kamienicy włamywacz skradł sprzęt elektroniczny, mówi asystent posła Klawitera Wojciech Kowalski. Zniszczono drzwi, które są w tej chwili do wymiany.
Zrobiono troszkę bałaganu, poprzerzucano flagi, rozrzucono po całym budynku, rozrzucono gruz i uszkodzono inne lokale, które należą do Civitas Christiana. Wszystko wskazuje jednak na to, że napad na biuro posła Jana Klawitera miał charakter rabunkowy, a nie polityczny, mówi młodszy aspirant Wojciech Chrostowski z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. To postępowanie jest na początkowym etapie. Natomiast najbardziej prawdopodobnym tutaj motywem działania sprawcy to jest motyw rabunkowy. Policjanci ustalają teraz, kto stoi za tym zdarzeniem, a sprawcy może grozić do 10 lat więzienia. Jak mówi asystent posła Klawitera Wojciech Kowalski, mimo że wszystko wskazuje na to, iż było to włamanie typowo rabunkowe, a nie na tle politycznym, to nie należy jednak bagatelizować tej sytuacji. Warto zwrócić uwagę na tego typu akty wandalizmu, aby uniknąć ich w przyszłości. Wydaje mi się, że tutaj jednak drogą jest ogólne zwrócenie uwagi, no, praca u podstaw, wychowywanie, że jednak naszych przedstawicieli, nieważne czy to jest poseł dzisiaj partii rządzącej czy partii opozycyjnej, bo ta partia opozycyjna za kilka lat być może będzie u władzy. Czy kilkanaście i należy uszanować sam status posła, bo jako urzędnika państwowego. Pod koniec ubiegłego roku doszło do ataków na biura m.in. minister Beaty Kempy, posła Łukasza Schreibera, posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego, poseł Anny Sobeckiej czy senatora Zbigniewa Cichonia. Za dwa dni do Polski przybędzie szef amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson. Spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Sekretarz stanu USA przebywa w Europie od 22 stycznia. Dyplomata odwiedził już Paryż i Londyn, gdzie z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Borisem Johnsonem rozmawiał o Korei Północnej, Syrii, Jemenie oraz współpracy bilateralnej. Nasze relacje zawsze postrzegamy jako szczególny związek, który był i będzie trwały. Obecnie Tillerson przebywa w Davos na Światowym Forum Ekonomicznym. Za dwa dni odwiedzi nasz kraj. Rex Tillerson spotka się nie tylko z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem Jackiem Czaputowiczem, ale także z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, podaje Radio Wnet. Z polskiego punktu widzenia ważne jest, że sekretarz stanu USA przyjeżdża do naszego kraju, wiadomym jest, jakie relacje z Amerykanami nas łączą, ale równie ważne jest to, że nie przyjeżdża nie do Berlina, a do Warszawy, więc w tych wszystkich układankach, napięciach, jakie na kontynencie europejskim nastały, widać, Warszawa, Polska ma szczególne znaczenie dla Stanów Zjednoczonych. To w tych wszystkich też konfliktach z Unią Europejską, jakie mamy, ma swoją wymowę. Ale też, jeśli bierzemy pod uwagę pewną perspektywę budowania jakichś układanek geopolitycznych typu wzmocnienie Grupy Wyszehradzkiej, czy tak zwanej idei Trójmorza. Ta wizyta może być okazją do konkretnych rozmów. W agendzie tych spotkań będzie rozmowa o polityce energetycznej, czyli uniezależnieniu się Polski od gazu z Rosji i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, ale tu są też już wymierne owoce tych spotkań i tej współpracy. Pewnie będzie rozmowa o kolejnych dostawach gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. Na pewno będzie rozmowa również o współpracy wojskowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Po pierwsze, obecność wojsk amerykańskich w Polsce, ale również modernizacja polskiej armii. Mówi politolog Marcin Krzyżanowski. Na krótko przed wizytą amerykańskiego dyplomaty w Polsce została rozkręcona medialna akcja pokazująca, jak to w naszym kraju rozwija się nazizm i faszyzm. Skrajnie marginalne zachowania gloryfikujące Hitlera pokazano jako coś powszechnego i tolerowanego przez władzę. Tymczasem odwoływanie się do zbrodniczych ideologii narodowego socjalizmu i komunizmu potępił prezydent, premier oraz wielu innych polityków, a prokuratura ściga tych, którzy publicznie propagują totalitaryzm. Polska jest krajem, który był pierwszą ofiarą hitlerowskich Niemiec, a jednocześnie Sowietów. Poniosła też najwięcej ofiar.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że tak zwani marzyciele, czyli objęci programem DACA migranci, którzy dostali się do Stanów Zjednoczonych nielegalnie jako dzieci, mogliby otrzymać obywatelstwo za jakieś 10-12 lat. Amerykański prezydent zobowiązał się do przedstawienia do poniedziałku konkretnych rozwiązań w sprawie 690 tysięcy osób objętych ochroną państwową wprowadzoną przez prezydenta Baracka Obamy w ramach programu DACA. Program ten wykluczał deportację i dawał nielegalnym imigrantom przybyłym jako dzieci możliwość legalnej edukacji oraz podejmowania pracy w Stanach Zjednoczonych. We wrześniu ubiegłego roku Donald Trump zapowiedział zawieszenie programu DACA. Mówił, że jest on sprzeczny z konstytucją. Sprzeciwia się temu Partia Demokratyczna, która wykorzystała procedowanie prowizorium budżetowego dla wywarcia presji na Biały Dom w sprawie tzw. marzycieli. Chodzi o imigrantów. W ramach kompromisu, jaki został zawarty przez deputowanych z Partii Demokratycznej z Republikanami w ubiegłym tygodniu, Trump obiecał przedstawienie nowych propozycji w tej sprawie. Stanowiący senacką mniejszość demokraci uzależniali swoją zgodę na uchwalenie nowego prowizorium budżetowego od uwzględniania w nim środków na ochronę młodych imigrantów o nieudokumentowanym statusie. Republikanie domagali się natomiast zwiększenia puli środków na ochronę granic. Biały Dom chciał m.in. wyasygnowanie około 25 miliardów dolarów Stanów Zjednoczonych na budowę muru na granicy z Meksykiem. Trump podtrzymuje ten postulat. W poniedziałek prezydent podpisał ostatecznie ustawę o finansowaniu działalności rządu federalnego do 8 lutego bieżącego roku. Kompromis obu partii umożliwił uchwalenie prowizorium budżetowego. I w tym wydaniu to już wszystkie informacje. Więcej o godzinie 10. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.